Pochwalony Jezus Chrystus. Czwartek, wstajemy na chwałę Bożą. Kochani, miejmy taką wewnętrzne takie pragnienie. Chcę służyć Bogu, chcę być pełen Ducha Świętego, bo dzisiaj mowa o Duchu Świętym, o ogniu. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, mówi Pan Jezus, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. A potem mowa jest o trudnych rzeczach, o rozłamie, który też ten ogień powoduje. Ogień Ducha Świętego, bo dzisiaj mamy wołać o Ducha Świętego, idzie zawsze w dwóch kierunkach. Posyła nas, uzdalnia, żebyśmy pełnili misję, ale jednocześnie to jest ogień, który nas oczyszcza, który wypala co grzeszne, wypala naszą pychę. To robi ogień Ducha Świętego. Im bardziej się otwieramy na działanie łaski, to trzeba w dwóch kierunkach prosić, abym z mocą działał, w mocy Bożej, wołać o Ducha Świętego. Nie umiem się modlić, wołaj o Ducha Świętego. Nie idzie ci zrozumienie czegoś, wołaj o Ducha Świętego. Masz coś napisać, przygotować się, nie idzie. Wołaj o Ducha Świętego z całego serca, żebyśmy nie byli sami, bo mamy w mocy Bożej działać, w mądrości Bożej, ale jednocześnie jak gdzieś upadasz, jak grzeszysz, jak widzisz, że ci pokusy dopadają, nie zostawaj z tym sam, tylko wołaj o ogień oczyszczenia. Niech Bóg nawet przez trudne doświadczenia tak gdzieś to poskłada, tak gdzieś coś zmiażdży w nas, żebyśmy przestali grzeszyć, żebyśmy przestali wybierać zło, żebyśmy go nie dopuszczali. To czyni też ogień Ducha Świętego. Zachęcam, żebyśmy wołali o Ducha w tych dwóch kierunkach. I niech dzisiaj będzie taki dzień z Duchem Świętym. Panie, co grzeszne, wypalaj. Tam, gdzie potrzebuję posłania, namaszczaj mnie. Namaszczaj mnie Twoim ogniem, żebym w Twojej mocy czynił wielkie rzeczy. Błogosławię Wam na tę drogę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie cudowny dzień. Będziemy się teraz modlić teledyskiem mocnych duchu o Ducha Świętego. Niech Duch Święty całych nas wypełnia. Tu możemy kliknąć poniżej. I zachęcam też, żebyście subskrybowali kanał Remigiusz Wrocław, na którym również jest codziennie umieszczany Zoom. Do zobaczenia.